Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 i tak jak poprzednio skończyliśmy, tak dokładnie chyba mniej więcej w tym samym miejscu. Dokładnie, prawie mniej więcej w tym samym miejscu. Okej, zaczynamy tutaj, bo tutaj po drodze się okazało, że jest strasznie dużo rzeczy do porozmawiania z ziomkami. I oni mają nowy, zważywszy, że zaczął się nowy rozdział, to mają nowe dialogi, a ja po prostu nie chciałem skipować tych wszystkich dialogów, więc chciałem to zrobić na odcinku. Więc widzimy się tutaj, zostaw lajka, a my pogadamy sobie, czy ostatnio Czy wydarzyło się ostatnio tu coś wydarzyło się coś ciekawego. ciekawego? Całe miasto jest rozsierdzone. Pamiętasz paladyna Lotara? Właśnie nie Być może. pamiętam, Tak czy ale inaczej, nie wiemy. żyje. Jak zwykle obwiniają Nie najemników. wiem, czym Wiemy, jest ale ten nie miejsce. kojarzę. Nie kojarzę tego paladyna. Natomiast udałbym się właśnie do najemników. Ciekawe, co oni tam mają do Będziesz powiedzenia, do potrzebować zrobienia. pomocy. No, jesteśmy oczywiście w dzielnicy portowej. Tu sobie czy z tym chłopem gadałem, z Torbemem. Nie, kupiłem od niego właśnie parę wytrychów. Jak wygląda Jak sytuacja, wygląda Pablo? sytuacja? Zawsze powtarzałem, że najemnikom nie wolno ufać. Najwyższy czas dać tym szumowinom nauczkę. Bennett przecież sam nie wymyślił tego wszystkiego. Nie rozumiem. Ale pewnie zaraz się dowiem, co tu się dzieje. Wiem, że nasz kowal skończył wyrabiać broń dla tutaj strażników, paladynów. I teraz możemy chyba od niego kupić Pracujesz tą jeszcze dla broń. paladynów? Wykonałem zlecenie dla lorda Hagena. Teraz robię dla niego miecze z magicznej rudy. Właśnie, Tym a ja tam razem niestety nie za magiczną darmo. rudę też sprzedałem. Mam też czas, żeby zrobić na boku parę sztuk broni dla kupców na targowisko. Jeśli szukasz dobrego ostrza, powinieneś z nimi porozmawiać. Tak. Powiedz mi coś więcej o mieczach z magicznej Powiedz mi coś rudy. więcej o mieczach z magicznej rudy. Ja właśnie jest taki Tworzenie problem, że magicznego ostrza to bardzo złożony i giga kosztowny dobre proces. miecze, ale Łatwo problem też jednak jest taki, władać że takim mieczem, sprzedałem wszystkie a rudy, poza tym jest on bo praktycznie niezniszczalny. Potrzebowałem, To dobre kupiłem sobie tam ostrze, jakiś ale pierścień swoją prawdziwą moc winności za ujawnia 500. dopiero w rękach Chyba paladyna. kupiłem z Miecz 15 paladyna potek na zostaje bieganie. poświęcony przez Inosa. Dzięki temu Żeby szybciej gdzieś magiczne się ostrze docierać, staje się nacisnąłem na te zaklętą 3000, bronią, które która miałem. zadaje straszliwe rany. Chcę kupić Chcę miecz, kupić ale on miecz mi nie z sprzeda magicznej chyba, rudy. nie? Magiczne miecze mogę sprzedawać tylko paladynom i tylko po jednym na głowę. Okej. Dobra, czyli proste, musimy być paladynami. Na razie sobie badamy, Hej! co tu się działo. Ten Brian w ogóle tego. Co mogę u ciebie Powinien już dostać? pójść chyba. Mogę ci sprzedać kilka Trzeba wcalić w stalowych mieście, predmiotów. bo zważywszy, że się zaczął oczywiście nowy tutaj rozdział, to sporo się tutaj zadziało w tym mieście. I sporo pewnie rzeczy mogę teraz jeszcze porobić, albo się odblokowałem, może takich złodziei byśmy porobili. Nie wiem, czy ja chłopowi nie jestem tu winien, w sklepie zapiszę. Halo? Meldor? Wierzę w to. Czy ostatnio Czy wydarzyło się ostatnio tu coś wydarzyło się tutaj coś niezwykłego? ciekawego? Podobno w Górniczej Dolinie są smoki. Potrafi niczego zatrzymać w lesie. Ciekaw jestem, kiedy nasi paladyni zostaną Zaraz, my wysłani tam do się chyba walki. idziemy, nie? Wszyscy wiedzą. Nie mogę zajmować się wszystkimi Ty? sztukami. Mój mąż uważa inaczej. O, Sama bym tego ratowałem. nie widziała. A jestem mu winny siano. Teraz każdy Nie już o mam tym siano. wie. A czemu mnie nie ściga? Bo jestem pewnie Przecież strażnikiem, okradł tak? przedmioty Istnieje magiczne. taka szansa. Dobra, tu mamy Laresa. On nas chyba zaprowadzi w ogóle Dlaczego do magów to? ognia albo Nie wody. słyszałem Do co których mówi. magów nas Dlaczego tam tak zaprowadzi? stoi? Ta... Ale nie pamiętam do których do końca. Czy tu jeszcze jest coś ciekawego? Tu jest Może ten mnie było chłop. Tam uprzedzone. laska nam Przecież ugotuje. niczego nowego. Za halworem laska nam ugotuje Właściwie właśnie. Może pokaż mi ugotować sobie, nam jak ryby. mogło się tak stać. Potrawkę z ryb. Mówią to i owo. To się Tutaj kiedy jest tak jakaś misja, zdarzyło? było, że pogadać. Powiedziałem dokładnie Ale wcześniej, czy później nie czy musiało się tu tak się coś zdarzyć? zadziało? Czy jakby Poza oni tym, się zbierają, nie czy rozumiem coś? było. Nie Tu rozumiem w ta ogóle, misja czemu cię to wypełniona przejmuje. została. To żadne. Nie wiem, On zobaczymy. Tu myśli, coś że było taka gadane z była. tym chłopem, ale już nie pamiętam, bo to już było z pół roku temu. Słyszę o tym po raz pierwszy. Jeśli chodzi o handlarza Pokaż, co tam bronią. masz. O! Na liście broni i innych towarów dostarczonych bandytom A, widnieje dobra. podpis Czyli niejakiego podkurwiamy Fernando. Fernando. Fernando, kupiec z górnego miasta, Dobra, przyznał walić się do tego robienia Fernando. interesów z bandytami.
Sądzę, że to wystarczy. A więc to Fernando. No to nieźle wpadł. W sumie to dziwne. Zawsze wydawał się takim praworządnym obywatelem. Przypilnuję, żeby przez długi czas nie wyszedł z więzienia. Naprawdę się spisałeś, czapki z głów. I co się zastanę? Patras będzie zachwycony tymi wiadomościami. Masz coś do zaoferowania? Co tu masz? Wszystko widzę na siłę jest. Siła, premium money, nie chcemy. Siła. No my niestety na siłę jesteśmy tragiczni. Słyszę o tym po raz pierwszy. Więc raczej tutaj... w siłę bym nie szedł. Świetne to są runy, te, znaczy zwoje magiczne. Ale kurka. One kosztują tyle golda. Nie mam tyle skrzyni, wciąż tu są? Tak, śmiej się ile chcesz. Paladyni przywieźli tyle. Okej. Okay. Dobra, na statek raczej nie mamy się co udać, szczególnie, że paladynem nie jesteśmy. Natomiast możemy udać się w dwa miejsca, które teraz mam w głowie. I pierwsze miejsce to jest z Laresem chyba, bo to jest Lares chyba. Tego, co tu stoi. On nas chyba tam zaprowadzi do tego. Albo i możemy iść do tego, chłopa, co tam, co misję właśnie z tym gridem złodziei mieliśmy zrobić, tego szefa szefów. Hej, ty! To jest Lares. Co do zaginionych, mamy jakieś nowe wieści? Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. Po pierwsze był miejscowy rybak imieniem William. Początkowo sądziliśmy, że jak wkrótce jednak zaczęli, dlatego też nie mamy pojęcia jak się... Musi pracować. Wiesz, czy to nie... Ta! Już nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Jestem pewny, że już o tym gadałem. Korzystałeś kiedyś z kamienia teleportacyjnego? Nie, ale słyszałem o nich. Magowie wody nie mają jeszcze pewności, co z nimi robić. Ja już jeden wypróbowałem. Powinienem się był domyślić. Istnieje cokolwiek, na co byś się nie poważył? Jeśli nabierzesz ochoty na zabawę w teleportację, to pomów z karczmarzem Orlanem. Może wpuścić cię do swej zamkniętej jaskini. Chyba trzyma kamień teleportacyjny w pobliżu swej gospody na potrzeby magów wody. Wyjdź z miasta przez wschodnią bramę i idź wzdłuż ścieżki. Na pewno trafisz. Co? Jakiś Orlanem, nie kojarzę. Jakieś wieści? Można tak powiedzieć. Paladyni aresztowali Beneta, naszego kowala. Jak to się stało? Benet poszedł do miasta po zapasy. No, już nie wrócił. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z Hodgesem. Był w mieście razem z Benetem. O tym było wiadomo. Jakieś wieści? Można tak powiedzieć. Jakieś wieści o Benecie? Wygląda na to, że zabrali go do koszar i wrzucili do lochu. Dobra, pogadam go stamtąd wydostać. Nie mam na razie żadnych pomysłów. Nie mogę dostać się do celi, żeby z nim porozmawiać. Mogę tylko nadstawiać ucha. Ale ja mogę. Ucz mnie, teach me. Zręczność. A poczekajcie, ile mam tej zręczności. Jak tu się odpala tą zręczność? Pod B? Czy pod tego? Ile mam punktów? Musimy 3 mieć do 50. Więc ja bym się te 3 nauczył. Teach me master. 1, 2, 3. Chyba teraz jestem bardziej zręczny, Cox. I teraz chyba możemy nowy łuk wziąć. Łuk związu. Tak jest. Chcemy użyć 15 obrażeń, to zawsze 15 obrażeń więcej, prawda? Zobaczymy, czy ten ma nam do sprzedania mapę, bo on mówi, że raz na jakiś czas powinienem tu przychodzić, pokaż mi swoje mapy, ma jakieś nowe. Ja mam tyle, słuchajcie, w ogóle map. Bardzo stara mapa, to ciekawe. Bardzo stara mapa, czy ja taką mapę posiadam, bo ja mam w kurwę tych map. Jak w ogóle nie używam, mapę Świętych Kapliczek, Kopalni Gardona, Górniczej Goliny, Miasta Korinis, mapę terenów Korinis, mapę Nefariusa. Cheatman. Bardzo stara mapa. To jest interesujące. Ja bym to kupił, tylko mnie nie stać. Nie wiem, co mu sprzedać. Coś może się uda, jak tutaj siarkę posprzedajemy. 150 golda wyrwać. Żuwaczki pełzacza. Która pozwala zregenerować manę? Kość goblina. Jestem pewny, że sprzedawałem te rzeczy. Skrzydła. Wytrychy? To nie, piła, możemy, ornament, pewnie nie. Ode mnie nikt się. Czy uda nam się tutaj bryłka złota? To przecież nic nowego.
Akwamaryn. Sam by na to nie wpadł. Halo, stal, to może nie. Jeszcze trochę golda potrzeba. Ciemny grzyb. Mięso kopacza. Dobra, pokę tą mapę. Bardzo stara mapa. Co? Pokaż mi. Jak brakuje mi złota? Nie, kupiłem, dobra. Chciał być double click jakiś. Co to jest? O. Cóż, ta stara mapa, którą właśnie kupiłeś. No. Znam takich jak ty. Nie przepuścicie żadnej szansy na znalezienie bogactwa. Dlaczego nie zatrzymasz jej dla siebie? Dlaczego nie zatrzymasz jej dla siebie? Jestem już stary i czasy, kiedy wypuszczałem się na dalekie wędrówki, dawno mam już za sobą. Zostawiam to młodszym. Posłuchał niewłaściwie. Co to za dokument? Co to za mapa? Wygląda na to, że pokazuje, jak dotrzeć do skarbu. A ty wyglądasz mi na osobę, która dość poważnie traktuje takie rzeczy. Mnie i tak nikt nie pyta. Skąd się wziął ten dokument? Skąd masz tę mapę? Znalazłem ją w stercie staroci, które niedawno kupiłem. Mapa do skarbu. Okej. Poka. Przyjdź do mnie. Naprawdę sądzisz? Kurwa, Brahim, jaki ty masz. Szybko głos zmieniasz, ty. Efie. Pokaż się. Bardzo stara mapa. No jest to wyjątkowo kurwa stara mapa, to prawda. Ciężko coś rozpoznać. Mamy. Jest to prawy róg, jakby tu zobaczyć, a teraz za każdym razem jak my to będzie to mi się odpalać. Mapa ma to terenów, które bym chciał, mapę Nefariusa. Mapę świętych kapliczek, górniczej doliny, kopalni Gordona. Co to jest? A, to. Terenów Korinis i to jest gdzieś w prawym rogu. Wydaje mi się, że bardzo stara mapa to jest dokładnie to miejsce, gdzie byliśmy. Czyli gdzie odkryliśmy jakby koło tego trolla, tam po prawo trochę w dół. Tam gdzie odkryliśmy tę jakby piramidę, coś takiego. Wydaje mi się, że to tam prowadzi ten jakby skarb. Czyli właściwie to Lares nas nigdzie nie zaprowadzi, on już chyba nas zaprowadził gdzieś, co? Chyba tak, bo coś nie widzę tutaj. Opcji. Chyba wcześniej była taka opcja, że ja mu mówiłem: ciema, idziemy, idziesz za nami. On mówi: no dobra. Jak idzie budowa statku? Co się dzieje? Możesz się rozejrzeć. Jak widzisz, nic się tu nie dzieje. Po prostu trzeba odczekać. Jak w Kanadzie. W Kanadzie mam wrażenie, że się nigdy nic nie dzieje. Nie wiem, czy wszędzie się coś dzieje, ale w Kanadzie nigdy się nic nie dzieje. Więc. Zawsze wchodzę na wiadomości, chyba nigdy w swoim życiu nie przeczytałem jednej wiadomości o Kanadzie. W Kanadzie się nigdy nic nie dzieje. Przynajmniej nic w naszych wiadomościach. Pewnie w środku zawsze się coś dzieje. Dobra, tutaj musimy iść. Tutaj jakieś dymy się dzieją. My musimy tutaj zbadać te dymy. Panie Wulfgar. Trening, co mnie nauczysz? Nic ciekawego. Ja bym wolał strzelanie z łuku niż broń. Lord André? Co się z Kowalem Bennettem? A co z Kowalem Bennettem? Z tym najemnikiem? Siedzi w więzieniu tam, gdzie jego miejsce. Mogę z nim porozmawiać? Jasne, idź. Ale jeśli pomożesz mu uciec, zajmiesz jego miejsce. Co do tej paczki? Co znalazłeś? Jeszcze nie. Paczka z zielem to chyba było, nie? Co do gildii złodziei? Oj, gildia złodziei. Tak. Nic nie wiem, pracuję nad tym. Dobrze. Informuj mnie o... Jak wygląda sytuacja w mieście? Wszystko jest pod kontrolą. Kontynuuj swoje zadanie. Kurde, myślałem, że tu więcej sobie pogadamy. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. No nie. Kurde. Czemolek, ty. Ja myślałem, że my tutaj poważne rzeczy mamy. Trzeba z kimś pogadać. Bennettem mamy. Teraz cię dorwę. Najemnik Bennett, który podstępnie zamordował Palladyna Lotara. Bennett. Został osądzony w imię i nosi. Co za spierdalasz? Możesz mi powiedzieć? Boltar. Chcę zobaczyć więźniów. Chcę zobaczyć. Zamknęliśmy tę świnię, która zamordowała Palladyna Lotara. Chciałem mi powiedzieć o tym Co miejscu. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu?
To są koszary. Dokąd? A, to wszystko wiem. Właśnie wychodziłem. No a czemu chcemy zabić, a nie chce pogadać ze mną? Bennett. Kurde, odjebało mu trochę, jak mnie zobaczył. Dobra, on się wkurzy? Siema, Fernando. Zostaw mnie w... Fernando chyba nie jest happy. Dobra, no to Bennett widzę, chce wszystkim... Jaki alarm? Gdzie? Dobra, bo nie mam pomysłu, co mam zrobić. Myślałem, że tutaj konkretnie giga dużo rzeczy do robienia. O, lepsza broń. Jakąś lepszą broń? Rubinowo. Dobrze, że pytasz. Tak się składa. Im już proszę. Poka. Pewnie mi tak mnie nie stać, żeby tego założyć, ale popatrzeć, co mogę chociaż. No pewnie, że mnie nie stać. 77 siły za mało. No jestem beznadziejny. Być silniejszy? Nie chcę, wolę w zwinność iść tutaj, już poszedłem daleko, zwinność to nie ma co zmieniać. Dobra, pomysły, Eryk, pomysły. Musimy iść do magów ognia. To jest główny wątek, który mi się tutaj w głowie... Jaki kurwa alarm? To jest jakiś główny wątek, który mi się tutaj w głowie narodził. Możemy jeszcze pogadać z postaciami. O, może z tym pójdziemy, z Ulfem. No nie. Rengar? Jasne! Piwko. Mam sobie iść po piwko. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Tak, ale już nie wychodzę. Ciągle mi drżą kolana, jak sobie... Aha, to ten kołca, mam tego orka. Czy pomógł zabić? Właściciel gospody? Hej, podejdź bliżej. Nic tak nie... Nudy, to samo. Buin. Ty możesz dla mnie powróżyć. Tak. Ile? Dla ciebie za... 250 mo... Co? No to nie patrzymy jednak w przyszłość. Hanna. Ciekawego, szukam pokoju, mam parę pytań, co słychać. Jak ci... Nie wyglądasz na osobę, która przejmuje się cudzymi zmartwieniami. To zależy. To zależy, ile można na tym zarobić, to chcesz powiedzieć? Nie znoszę takich jak ty. Tak, się pytałem, a ty zaraz. Możliwe, że fakt, że paraduję przez... Nie wiem, ja mam wrażenie w ogóle i całe życie mam takie wrażenie, że gildia złodziei jest tu. Bez właściwego. Ja nie wiem, czy ja gdzieś to kiedyś widziałem, słyszałem o tym. Jestem na 99% przekonany, że gildia złodziei, w ogóle tunele pod miastem znajdują się tu. Natomiast też widzieliśmy w sumie, tam też były tunele, nie? A właśnie, przecież tam też były tunele, jak się poszło na plażę. Dobra. Musimy iść dalej tutaj na targ. Dobra, idziemy dalej. Zawsze mam taką ochotę powiedzieć, ile czasu minęło w tej małej przerwie. Niczego to nie zrobiłem. Ale wtedy zaburzasz to poczucie takiej płynności. Zamordował paladyna. Coś się musiało w końcu stać. No słyszałem, ale co mnie to interesuje? Chcę pogadać sobie, nie wiem, będzie tu coś ciekawego, cokolwiek i ja wszystko w porządku. Czego jeszcze chcesz? Kurde. O, chyba cię ostrzegałem. Wśród kupców chodzą słuchy, przykra sprawa. Mógłbym oczywiście 500... No i starego ci rucham, pozdro. Nie mogę się zajmować wszystkim. Jesteś skazańcem. Aha. Niczego jej już nie powiem. Uciekaj z... Zawsze to powtarzałam. Dobra. Tobą mogę iść? To przecież by było, gdyby się przymknął. Nie, no nie chcę. Nie mam. To nie ma znaczenia, synu. Nie mogę zawinąć się. Dobra, czyli nasza misja jest bardzo prosta.
i jednocześnie giga trudna. Znaczy, musimy się dostać do klasztoru ognia. Tylko wszędzie są pierdzieleni posługiwacze. Więc jest taki problem. Może być ciężko. Natomiast jest jedna rzecz, którą posiadam. Ta rzecz nazywa się potka na speeda. Czy tak się nie nazywa? Tak potocznie ją nazwałem. Dzięki temu będę zadupcać szybko. I znajdę się na miejscu szybciej. Ale nie będę was zanudzał oczywiście tą drogą. Całą. No to nie ma co. Nudy giga są. Więc widzimy się oczywiście na miejscu. Jak tam zaraz będę. Dobra, nie jestem pewien, czy chodziło o tą gospodę. Natomiast jesteśmy tutaj. I to jest całkiem możliwe. Zdarzyło się, że kiedyś korzystać z kamienia teleportacyjnego. Tak, to tutaj był ten kamień teleportacyjny, który mieliśmy do ochrony. A tobie zamienić z kretynem na mózgi! Dopóki mag wody nie powie, że to ustrojstwo jest niegroźne, nawet się do niego nie zbliży. A bo to jest tam. Przydzielono mnie do pilnowania jednego z takich kamieni. To mi w zupełności wystarczy. Gdzie znajdę? Gdzie znajdę kamień teleportacyjny? Niedaleko na południe od mojej gospody znajduje się jaskinia, w której magowie wody odnaleźli taki kamień. Mogę rzucić? Można... Jasne, a co mi tam? Masz oto... Tak, tylko czy ja będę miał... Nie będę miał. Pokaż mi swoje towary. Masz coś ciekawego. Pas zręczności, obronę, teleportację do tawerny. 500! Jaki skamaz! Tego jest więcej. Dobra, bagienne ziele ci sprzedaję. Nie. Kurwa, redes polny to chyba ważne jest. Polna jegoda? Dobra, jakiś uzas to jest. Szczawik. Nie mów, że o tym nie wiesz. Czemu to jest takie drogie? Jak drogie to pewnie jest istotne. Dobra, na... premia do zręczności? Oj, naprawdę? On myśli, że to takie łatwe. Kurczę, Molek. Żeby tego nie strzelać teraz. Oczywiście wie wszystko. Premium punktów trafień. W końcu to była jego decyzja. Premium punktów trafień. Trzeba wszystko podsprzedawać. Tych roślin. Chociaż ja tych roślin nie sprzedawałem, bo one są ważne w wytwarzaniu fajnych mikstur. No to teraz... się w końcu zmieni. Obawiam się, że bardzo chciałbym ten kamień teleportacyjny. Plus oni tam mają taki do teleportacji takie... tutaj gdzieś jest schowany. Nie pamiętam, czy ja tam nie byłem czasem, a to zaraz sobie obczajmy. Zatrzymałem się tutaj na chwilę. Znał kogoś, kto chciałby się z tobą zmierzyć? A któż? Randolf. Przyślij tu tego. Zgłoś się po niego za jakieś dwa dni. Nie mam czasu na takie rzeczy. Jak dużo? Nie mów, że o tym nie wiesz. To mi się. Zdjęcie, wybór, przyjęcie stawki. Wezmę pieniądze na przechowanie. Do... Sam by na to nie wpadł. Oto mój wkład. Oto. Bardzo śmieszny. Aha, czyli. My tu jakiś zakład robimy. Kurwa, no nie mam 100 golda, no. To było coś, że picia i on dolewał wódki, ja to pamiętam. Tylko, że. No. Zupełnie się z tobą zgadzam. No ja nie mam tyle. Kurde. W końcu to była jedna. To była chyba ruda, na którą o dziwo nie sprzedałem. Nie mam tyle widzowie. No gdzie? Chyba, że jakbym łuki sprzedał. Orlan, chcę tu pomóc. Da mi się potka na speeda skończy i... Ale się świetnie będę bawił. Nie musisz. To? Czy ja chcę to sprzedać? Kurczę, chcę. To chcę? Nie. To chcę? Tak. No i... Tak, dobra, nie miał, że jest. Obstawiam stówę. W porządku! Idź. To się nigdy nie zmieni. Dobra, teraz musimy komuś coś przekazać. Nie chce mi się tego robić, więc zrobimy to później. Chyba, że gdzieś tutaj on siedział. Jak pamiętam. To był. O kurwa, ten. Czerwony jebaniec. I musimy znaleźć wejście do tego. Do tej jaskini. Ej, ja nie wiem, gdzie one było. Tu. Tu jest Kokoko. Tu nie. Gdzieś było to wejście do tej jaskini. Tylko ja nie pamiętam gdzie. Ja pamiętam, że ja odkryłem. To było gdzieś tutaj. Chyba tak. Chyba dobrze. Jest, to było tutaj. Mamy tutaj klucz. Prawda, że to tutaj? Mam nadzieję, więc wolę zapisać. I czy to było ważne coś? Nie wiem. Wchodzimy tu chyba, co? O! Ale jajca. Y...
O! O! Co tu się dzieje? Jesteśmy tu, gdzie jest w ogóle skarb ukryty. To tutaj było na mapie zaznaczone skarb ukryty. Gryzie skarbu. Natomiast nie do końca planowałem tu iść, ale jak już jesteśmy, to może sobie porozmawiamy. Może coś znajdziemy. Kronos. Hey, coś tu ciekawego możesz mi strzelać? Powiedz mi. Nic. Niestety nie mamy szpotki. To jest dość druzgocąca wiadomość. Szpotka była dość ważna. I pewnie się zgubię tu za 6 razy w tych tunelach, bo one są strasznie rozległe. Tu coś ciekawego? Co to jest? To jakiś ptak. Okej, okay, tu coś tego, jakieś ukryte ściany, budynki, wejścia. Miksir, naucz mnie tego dziwnego języka. No, język kapłanów, w języku kapłanów każdy. Dobra, fajnie. O kurde, język kapłanów bym się musiał nauczyć. Nie wiem czy... A, to mi da chyba odczytywanie run. Czy to jest opłacalne? Nie wiem. Nigdy w tą grę nie grałem, więc kurde, ciężko mi powiedzieć. Okej, okay, tu jest jakiś kraken czy coś. Nefarius. Chodzi o zaginione ornamenty. Jeśli chodzi o zaginione ornamenty. Tak? Proszę, znalazłem kolejne. To naprawdę wspaniale! Brakuje nam wciąż dwóch fragmentów. Może uda ci się je znaleźć. Proszę. To trochę złota. A, okej. Okay. Tak? Ile ich było? W sumie pozostałe powinieneś znaleźć tutaj w miejscu. A, okej. Okay. Okej. Okay. Możemy znaleźć te ornamenty. Dobrze, dobrze, dobrze wiedzieć, dobrze pamiętać, dobrze sobie przypomnieć. Na tych rzeczy niekoniecznie pamiętam. A tu te drzwi otwarłem, gdzie one są? To było te... Ła, kurde, niestety ręka mnie boli cały czas. Nie jest dobra informacja. Tu mamy jakiś teleport. Czy ten teleport gdzie prowadzi, to jest mi ciężko powiedzieć. Ale najważniejsze, że mamy tu kufer. Lewo, prawo, prawo, lewo, 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 kurwa, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Teraz nie dużo wytrychów użyłem, ale 110 golda to chyba się zwróci. Jeden wytrych to chyba 10 golda. Jak się kupuje. Czy tu mogę się dalej dostać? Nie, tu są na pewno jakieś bardzo ciekawe, interesujące rzeczy, ale to na razie może nie dzisiaj. Ja nie lubię tych tunelów w tym gotiku. No wpis w dzienniku. O, tu skrzynia jest. Ty, a my jesteśmy tu, gdzie byliśmy? Kurwy, ty debwy. To jest chruper, ja pierno. Ach, i z powrotem. A nie muszę dygać z powrotem. Kupiłem... Dobra, nie muszę dygać z powrotem. Na szczęście. Dawaj mnie to. Dobrze, że ty kupiłem. Do gospody, myk. Dobra. Opłacało się chociaż raz. O kurwa. WWW. Przestań fokusować. Nikt nie chce wiedzieć. Ezi. Biegnij. Czy coś się w końcu zmieni? Poszukiwaczami nie chcemy mieć dużo wspólnego, bo oni nas one-shotują dosłownie. Najpierw idziemy po ornament. Zaraz idziemy do magów ognia. No niedaleka jeszcze droga, tylko akurat zatrzymaliśmy się tutaj w gospodzie. Zaraz dupniemy, słuchajcie, monsterka. Będziemy speedem tam zraszujemy. Powinien był wiedzieć lepiej. Czy można z nim pogadać o tym, że użyliśmy tego teleportu? Tego zabrał. Nie, mi tylko to nie interesuje. To czy prawda. Turniej się odbył? To rzeczywiście prawda. Nie. Okej. Okay. Widzi i słyszy się to i owo. Pewnie muszę tamtemu gościowi powiedzieć, ja już nie pamiętam, kto to był. Ja mam lepiej. Koko, dobra. Czy musimy, czyli tutaj gdzieś i w lewo chyba. Ile dobrze, Kumalski, dobrze? W lewo? Oj, nawet bardzo w lewo, gdzieś tu musimy nawet iść. Nawet bardziej, gdzieś tu. Tak, to musi być ta droga, na szczyt. A tam dalej do najemników pójdziemy. Kamień teleportacyjny do najemników też by się przydał.
Zupełnie się z tobą zgadzam. Pochodzenie z buta to jest katorżnicza praca. Wilki możemy zabić, bo to jest free exp i free... Mamy dużo... Czy ja im serce zabieram? Nie, mam surowe mięso i tego. Nie wiem, czy ja się nauczyłem tej umiejętności zabierania serca, czy... Nie wiem, czy to są jakiś specjalny mob, który mogę na przykład... Serca mogę zabrać tylko i wyłącznie na przykład golemowi. Bo chyba są serca golema, więc może o to chodziło. A myśmy się tutaj nie zrozumieli z grą komputerową. Do końca. Dobra. Nie są to trudni przeciwnicy. Ale nie chce mi się podnosić tutaj tych rzeczy. Ale expo zawsze jest fajnie wziąć. O, co to był za speed? Jak ja to zrobiłem? O, a to co to jest? Gdzie my jesteśmy? Ojojoj, witam. No ty. Hey, ty, siema, hej ty. Niech Inos będzie z tobą. Co mogę dla ciebie zrobić, wędrowcu? Nawet sporo rzeczy. Dokąd prowadzi ta ścieżka? W ogóle to można by było magami ognia zostać. Prosto do klasztoru magów ognia, jednak wstęp tam mają tylko słudzy Inosa. No to chyba ja, co? Ponieważ przyłączyłeś się już do innej grupy, nie zostaniesz wpuszczony do środka. Aha. Co tu porabiasz? Co tutaj robisz? Jestem magiem ognia, kapłanem boga Inosa. Ale i tak tam muszę Inos iść, nie? Inos jest najwyższym bogiem, prawda? Stworzycielem ornament ognia i panem sprawiedliwości. Mam nadzieję, że cały odcinek, jego kaplica. Chociaż coś zrobię w tym ludzie odcinku. Ludzie przychodzą tutaj, kiedy chcą się pomodlić do Inosa lub otrzymać błogosławieństwo. Za się okaże, że cały odcinek biegam tylko i nic nie robię. Otrzymać wiele pożytecznych dzisiaj przedmiotów. Pokaż mi swoje towary. O, pokaż mi. No, to są konkretne rzeczy. Tylko mnie nie stać. Fajnie było mieć, ale niestety. Dzięki za błogosławieństwo. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że gada głupoty, że mnie nie wpuszczą. Koko. No, możemy. To są free express. Chodźcie tu. 70 to może nie jest dużo, ale no zawsze, exp to exp, no. Czasem za misję w sumie dostaję po 100, więc... Pewnie warto jest ogólnie tutaj chodzić, polować i zabijać te ścierwojady i w ogóle te wszystkie te... O, kamień na tabliczkę. Okej. Ciekawe. Okej, pamiętam, że raz chyba w życiu tu byłem w Gothiku 2. Jestem podekscytowany, bo wchodzimy w tereny, w których ja już nie pamiętam, że takie istniały. Ej, ty! To ja. Ej, ty! Byłeś kiedyś w klasztorze? Może. A czemu pytasz? Ciągle przyjmują tam nowych ludzi? Nie wiem już, do kogo mógłbym się zwrócić. Skąd pochodzisz? Kiedyś byłem kapitanem wielorybniczego statku. Mój dom jest na morzu. Parę miesięcy temu piraci posłali moją Magdalenę na dno. I od tej pory tkwię na tej wyspie. Próbowałem zaciągnąć się na jakąś łajbę, ale przez cały ten czas nie widziałem tu nawet spróchniałego czółna. Jedyny statek w Korinis to ten przeklęty królewski galeon. Ale tam mnie raczej nie przyjmą. Więc co mam robić? W mieście nie ma dla mnie pracy. Próbowałem chyba wszystkiego. Lepiej zejść z drogi. Bez obaw. Zdążyłem już zauważyć, że od paru dni jest tu cholernie niebezpiecznie. Dobra. Znaczy, myślałem, że chodzi o to, że mu grozimy, że mu za kopa sprzedamy, ale... Widocznie nie. Ty, kurde, nawet ładnie. Jak na 2003? Fajnie, spoko. Niedługo będzie przez dzieje Korinis, na pewno będzie ogrywane.
Chociaż, czy będzie ogrywane? Kurde, jakiś tam fanem Gothica Turbo nie jestem. W sensie, ja lubię gry, ale... Szczerze mówiąc, na przykład dużo ludzi hejtuje teraz Cyberpunka i nie lubi Cyberpunka i mówi, że Cyberpunk to, że CD Projekt Red to... Szczerze, Cyberpunk the best game in the world. Change my mind, nie da rady. Uważam, że Cyberpunk jest kurwa giga koksem i tak samo koksem był Wiedźmin. W ogóle wszystko zrobię dla CD Projekt Red. Ale dla Gothica to... Jaki kurde średniak. Uważam, że dużo zostało w Cyberpunku zjebane, ale nadal jestem gigantycznym fanem, o to mi chodzi. Więc, a tak z Gothiciem to tak, niby fajne, ale tak, dobra. Pogadamy sobie z Miltenem, już z nim chyba gadaliśmy. Muszę dostać się do klasztoru, to bardzo pilne. Muszę się dostać do klasztoru, chyba nam to się bardzo nie uda. Pilne. Nie mogę cię wpuścić do klasztoru. Naraziłbym się najwyższej radzie. A Milten to ten... Bez upoważnienia moich zwierzchników, nie mogę cię wpuścić do klasztoru. Boże, ten Milten to jest, a to nie jest z Górniczej Doliny ten? Mam tu list od Lorda Hagena. Mam tu list od Lorda Hagena. Pokaż. No dobrze, masz tu klucz do klasztoru. Okej. Okay. Pyrokara znajdziesz w świątyni. Jakim cudem udało ci się tak szybko dostać do klasztoru? Jakim cudem udało ci się tak szybko dostać do klasztoru? Głupie pytanie. Prześlizgnąłem się przez przełęcz i udałem się wprost do klasztoru. Ominięcie niektórych z pilnujących przełęczy bestii nie było proste, ale koniec końców poszło mi łatwiej niż się spodziewałem. Wiesz może gdzie się po... gdzie są pozostali? Wiesz może gdzie są pozostali? Gorn całkiem nieźle zniósł pobyt w więzieniu Garonda. W każdym razie zamierzał zajrzeć do Lee i dowiedzieć się co słychać na farmie. Jak go znam, odbija sobie teraz z nawiązką długie dni postu w więzieniu. Założę się, że nieźle już spustoszył spiżarnię najemników. Diego mamrotał coś o wyrównaniu rachunków, ale nie wiem, o co mu chodziło. Podejrzewam, że wrócił do miasta. Znasz go przecież. Zawsze szuka okazji do zarobku. Możesz mi coś powiedzieć o tych zakapturzonych postaciach? Możesz mi coś powiedzieć o tych zakapturzonych postaciach? Nie wiem, czemu to czytam, mówię, że niestety to jest takie przyzwyczajenie z Fallouta. Niestety mam nich bardzo złe przeczucia. Lepiej nie wchodź im w drogę. No, ciężko jest. No, hit one-shotują mnie. Muszę mieć jakąś tutaj zbroję przeciw ogniu, czy coś takiego, nie? Bo oni ogniem nadupcają. A fajnie by było teraz zakończyć, ale myślę, że by było to chamstwo giga, jak teraz stwierdzić, że koniec odcinka, więc kontynuujmy. Opolos, Opolos, nie owca, Opolos, 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 Opolos. Jak tam owce? Jak tam owce? Owce. A jak ci się wydaje? Chodzą sobie i skubią trawę. Zastanawiam się, co się dzieje na zewnątrz. Magowie wydają się niespokojni. Kto ci to powiedział? Po kraju wędrują dziwne przybysze w czarnych szatach. W Górniczej Dolinie pojawiły się smoki. W Górniczej Dolinie pojawiły się smoki. Wraz z armią orków oblegają oddziały królewskie. Smoki? Zawsze myślałem, że istnieją jedynie w strasznych opowieściach. Są prawdziwe. Uwierz mi. Królewscy paladyni chyba sobie z nimi poradzą, prawda? Zobaczymy. Po kraju wędrują dziwni przybysze w czarnych szatach. Czemu to czytasz? Co masz na myśli? Jacy przybysze? Nikt nie wie skąd się wzięli. Noszą długie czarne szaty i zakrywają sobie twarze. Wygląda na to, że są jakiegoś rodzaju magami, a przynajmniej znają czary. To brzmi niepokojąco. Mam jednak nadzieję, że Najwyższa Rada poradzi sobie z tym problemem. Dużo by mnie to kosztowało. Dobra, wróć, idziemy tego, do chłopa, co tu pewnie czeka na nas. Parlan. Nie wiem, kto cię wpuścił do klasztoru. Jestem Parlan, opiekuję się nowicjuszami. Nie życzę sobie, by ktoś odrywał ich od zajęć i dręczył niemądrymi pytaniami. Zrozumiano? Yes, sir. Rozumiem. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Czy masz dla mnie coś jeszcze? Czy masz dla mnie coś jeszcze? Tak. Jako członek biblioteki posiadasz do niej klucz. W bibliotece znajdziesz braci Karasa i Hyglasa. Jak członek biblioteki? Możesz z nimi porozmawiać. Tylko zostaw w spokoju nowicjuszy. Jest, sir. Ja znajdę. Gdzie? Dużo by mnie to kosztowało. No dobra, to ja sobie poradzę z tym jakąś piwnicą, kaplicą, tego owego, to raczej sobie dam radę. Dyrian. W końcu to była jego decyzja. Jak leci? Dziękuję Inosowi, że mogę przebywać tutaj, w klasztorze.
Okej, okay. Dużo nie pogadaliśmy. To są pewnie nowicjusze. Agon. Co tu sadzicie? Pewnie zboże. Próbujemy wyhodować zioła lecznicze, których mistrz Neoras używa do ważenia mikstur. W zbożu. Nie mów, że to nieprawda. Ciekawe. I jak idzie? Jesteś tylko gościem w klasztorze Inosa. Dlatego powinieneś zachowywać się właściwie i nie przeszkadzać mi w pracy. Do widzenia. No i rucham ci starego S. Gorax. Czy mogę ci w czymś pomóc? Ała, shit. I się zajmujesz. Na czym polega twoja praca? O, zajmuję się różnymi rzeczami. Przede wszystkim pełnię funkcję zarządcy i skarbnika. Doglądam również produkcji wina i zajmuję się zaopatrzeniem klasztoru w żywność. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz to u mnie. Oczywiście za drobną opłatą. Ja potrzebuję paru rzeczy. Wymagana się... Sorry widzowie, ale ja mam problem z nadgarstkiem, wiecie? Kurewsko boli. Czasem jak ułożę rękę, to stuniela się naturalnym odruchem, kiedy boli, no to jest właśnie taki odruch, więc... Sorry. Mam mapę świętych kapliczek, nic od niego raczej nie potrzebujemy. Natomiast, kurwa mać, natomiast chyba muszę zakończyć tutaj dzisiaj odcinek. Widzimy się jutro, muszę sobie ogarnąć tą rękę. Widzimy się jutro. Pamiętajcie zostawić lajka i sorry, że dzisiaj też nie był jakiś turbo długi odcinek, ale z kufrów wszystkim... Czy ja mogę upierdolić te kufry i nic się nie zorientuję? To jest dobre pytanie, bo jak tak to właśnie znalazłem sobie rozrywkę na najbliższe kilkanaście minut. Puste. Niestety, wszystkie puste? Jeszcze ten sprawdzimy. O! Lewo. Oj kurczę. O, nie mam już wytrychów. No i kit. Co ty tam robiłeś, co? Co? Ja? Co? Nic nie robiłem. Dobra, idziemy jeszcze na dół. Jak jeszcze raz mnie zaboli ręka, to zakończymy. On myśli, że to takie łatwe. No boli. No tak, kończymy. The fuck? Co jest? Kończymy widzowie, widzimy się jutro. Pamiętajcie zostawić lajka, komentarz, subskrypcję, wejść na wszystkie linki w opisie. Mój drugi kanał, Instagram, Twitcher, Twitter. Do wszystko możecie wpaść, widzimy się jutro, ja muszę ogarnąć sobie rękę, bo ała nie wytrzymie zaraz. Do zobaczenia. Sorry, że dzisiaj tak za dużo nie zrobiliśmy, ale jutro już w pełni bezemy ornament i lecimy robić te misje fabularne. Do zobaczenia, do jutra, cześć.